To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. W dzisiejszym programie Łukasz Wardyn, Maciej Leściarz z CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. I na początek jeszcze jeden komentarz od Maćka. Tak, chciałem Państwa zaprosić, widzów naszych, na konferencję Artyści Rynków. Nasz program nazywa się Artyści Rynków, jest to inspirowane podcastami. Pod tym tytułem jest, no, nie sposób nie zaprosić na konferencję. Konferencje odbędą się w Warszawie 2 marca i w Krakowie 9 marca. Jak zawsze te konferencje są bezpłatne, natomiast no, trzeba się zapisać na naszej stronie www.artyścirynków.pl. Też link zresztą będzie pod tym nagraniem, także można w ten link kliknąć. To jest 9 edycja, natomiast jest inna niż te edycje poprzednie. Skupimy się w pełni na rynkach finansowych, już nie od strony takiej jak wcześniej, bardziej edukacyjno-technicznej, tylko już na tym, co na tych rynkach się dzieje. Zaprosiliśmy ekspertów, między innymi będzie profesor Krzysztof Borowski, który pokaże różne ciekawe rynki od strony analizy technicznej. Będzie Jacek Jakubiów, czyli finansowy preppers, który pokaże to, czym się zajmuje, czyli złoto. Marcin Tuszkiewicz pokaże ze Squabera, pokaże co dalej z tą wielką siódemką, która tak mocno rynki ciągnie. Będzie Dawid Augustyn, który omówi temat też bardzo istotny z perspektywy rynku, czyli jak konflikty wpływają na rynki, jak mogą wpływać w najbliższym czasie. Piotr Cymcyk z DNA Rynków pokaże co dalej z tymi gospodarkami, szukając recesji, która nie nadchodzi, i pytanie, czy dalej nie będzie nadchodziła, czy jednak się pojawi. Daniel Kostecki z CMC Markets pokaże, jak inwestować w świecie spadających stóp procentowych, a ja postaram się to wszystko zebrać ze sobą razem i pokazać, co można z tą wiedzą przekazaną przez ekspertów zrobić. Także zapraszamy www.artyścirynków.pl, zapraszamy do zapisów, no już wkrótce, mam nadzieję, spotkamy się na żywo. A my zaczynamy realizować punkty naszego programu. Zaczynamy, Łukaszu, od rynku niemieckiego, od tamtejszego wskaźnika giełdowego DAX we Frankfurcie, który osiąga absolutne szczyty. Dzieje się to już od dawna. No i co ciekawe, dzieje się to w gospodarce niemieckiej, o której się mówi, że jest w wyraźnej recesji. No, udało się w zeszłym roku jednak uciec tej recesji, no ale najważniejsze są prognozy, a prognozy właściwie od jesieni cały czas są rewidowane w dół. W tym momencie raczej DAX idzie cały czas w górę, może nie jakoś super mocno, ale nieważne, nowe szczyty są. Nowe szczyty są w momencie, gdy na ten rok, no te prognozy cały czas są rewidowane w dół. Dopiero co mieliśmy zejście z 0,8 na 0,3 wzrostu PKB, a już teraz rząd mówi niemiecki o 0,2. Co ważne, też na 2025 rok mieliśmy jeszcze niedawno prognozy znacznie powyżej, w okolicach 1,5%, teraz mamy. Później mieliśmy 1,2, a teraz rząd już nawet mówi o 1, więc no 1% wzrostu PKB, więc cały czas są coraz gorsze te warunki. Mało tego, obecne też warunki no cały czas się pogarszają, bo właściwie niemieckiej gospodarce wszystko przeszkadza. Oczywiście to są po części te problemy, których szybko nie da się zmienić. Typowe dla gospodarki niemieckiej: biurokracja, takie zapuszczenie cyfrowe. No i przede wszystkim, że to jest bardzo tradycyjna, wielka gospodarka nastawiona na tradycyjne branże i tam, jeżeli one są gdzieś tam na styku jeszcze też nowoczesnej gospodarki, no to kluczowe są koszty wytworzenia produktów i tutaj są ważne surowce. No z tym nie jest tak dobrze, jakby niemieckie firmy chciały. Natomiast, no i podobnie też w branżach, gdzie jednak ten postęp, w super tradycyjnych branżach, gdzie aż ten postęp technologiczny nie jest tak istotny, czyli ważne są koszty, to wszystko dzieje się w momencie, gdy chińska gospodarka, czyli główny partner handlowy, ma problemy. Do tego wszystkiego w związku z wysokimi stopami procentowymi nałożył się wewnętrzny kryzys na rynku nieruchomości.
Te spadki może nie są na razie dość dotkliwe, szczególnie jeżeli chodzi o te nowe projekty deweloperskie, chociaż tam też są spore spadki. Gorzej jest na rynku wtórnym, na rynku domów, gdzie te spadki naprawdę bardzo przyspieszyły, a ten rok to mogą być spadki znowu o kolejne nawet 20%. Takie są skrajne prognozy. Wynika to właśnie z konieczności dostosowania mieszkań czy domów nie z rynku pierwotnego do różnego rodzaju wymogów energetycznych, wymogów unijnych. Więc to wszystko w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi spowodowało kryzys w budownictwie. No i mamy pewną spiralę na rynku niemieckim. To przekłada się też na inne branże. Więc no, na co czekają inwestorzy? Na obniżki stóp procentowych. No i one muszą nastąpić, tym bardziej, że przecież inflacja oczekuje się, że to będzie 2,8% w tym roku, a w kolejnym już 1,9%. I nie jest to aż tak pewny scenariusz, bo jeżeli rynki surowcowe zaczęłyby bardziej ochoczo reagować na to, co się dzieje z aktywnością gospodarczą na świecie, to może z tym być problem. Natomiast jeżeli Europejski Bank Centralny zacznie się spieszyć z obniżkami stóp procentowymi, to my już w oczekiwaniu na to widzimy pewną odwilż, jeżeli chodzi o koszt kredytu, koszt finansowania, no więc to jest dobre. Natomiast no mam wrażenie, że naprawdę to wszystko jest na wyrost, bo no w połączeniu z tym, co się dzieje z niemieckimi indeksami, przecież mamy nowe szczyty, aż takiego postępu w wynikach na razie nie widać i w tym roku trudno, żeby była aż taka zmiana, czyli wszyscy po prostu czekają na te obniżki stóp procentowych. W międzyczasie, co trochę nie patrząc na nominał, tylko na miejsce w rankingu, no można powiedzieć, stoi w sprzeczności z tym, co powiedziałem, no bo dzisiaj czy wczoraj stały się trzecią największą światową gospodarką po Stanach Zjednoczonych i Chinach. No to głównie jest związane z tym, że Japonia spada o miejsce niżej z uwagi na słabego jena. Więc to tak na marginesie to bardziej publicystyczny fakt niż jakiś istotny. No, na wykresie mamy wejście na nowe szczyty i jest naruszenie bardzo ważnego poziomu oporu. Jeżeli udałoby się tak zakończyć dzisiaj, no to będzie sygnał kontynuacji tego trendu. Zobaczmy, że te ostatnie kilka miesięcy najpierw mieliśmy po ustanowieniu nowego szczytu dość niemrawą korektę, taką dość typową ABC i teraz idziemy wyżej, jedną półkę, testujemy okolice i wychodzimy górą z tego poprzedniego szczytu, te okolice z poprzedniego szczytu w zeszłym roku, czyli to jest bardzo trudny rynek, jeżeli ktoś jest spekulacyjnie nastawiony i ma na przykład pozycję z dużym lewarem, bardzo trudno jest utrzymać w długim terminie pozycję, więc jest to, jeżeli z tego wyjdziemy w górę, no to naprawdę to jest bardzo dobra formacja, to co się dzieje od już ponad trzech miesięcy, bardzo dobra formacja kontynuacyjna. Więc to trzeba obserwować, bo możemy wyjść górą z tego tak jak dzisiaj i wtedy nawet wzrosty mogą przyspieszyć. I to widać, że to jest totalnie w oderwaniu od tych prognoz niemieckiej gospodarki. Więc bardziej bym powiedział, że rynek dyskontuje prognozy dotyczące wzrostu aktywności światowej gospodarki, a nie tylko tego, co się dzieje w niemieckiej gospodarce. To trochę kontynuujemy ten wątek najpotężniejszych gospodarek świata, no bo mamy rzeczywiście do czynienia z paradoksem. Niemiecka gospodarka osłabiona wyprzedza na liście najbogatszych gospodarek Japonię, która jest jeszcze bardziej osłabiona. Niemcy są trzecie. Drugie są Chiny, ale Chiny też mają swoje problemy gospodarcze, Maćku. Co widać zresztą w słabych indeksach giełdowych od dłuższego czasu, chińskich indeksach. No ale może osobną historią są chińskie spółki technologiczne, takie jak Baidu, Alibaba, BYD.
No ogólnie, jeżeli patrzymy sobie na chińskie spółki, tak szeroko, już nie tylko na technologiczne, no to nie mają na pewno dobrej pasy. Tutaj Łukasz mówił o historycznych szczytach na DAX-ie przy relatywnie gospodarce, która to nie zachwyca. Na giełdach innych rozwiniętych, w Stanach Zjednoczonych, czy nawet Francja, też mamy te szczyty wyznaczone, no a Chiny jednak cały czas nam tutaj po równi pochyłej się poruszały, także mocno odbiegając od całej reszty. Spółki technologiczne wprawdzie tutaj nie można powiedzieć o równi pochyłej, natomiast no, po serii spadków taka dość uciążliwa, szeroka konsolidacja, to widać tutaj doskonale na tym wykresie właśnie, czyli pomiędzy 2860 a 3400 ten rynek nam już od dłuższego czasu, bo od sierpnia ubiegłego roku się porusza. To jest koszyk CMC Markets, czyli tych spółek największych technologicznych. W nich tutaj dwie spółki mają aż 40% wagi. To jest znana, myślę, że w większości również w użytkowników w Europie firma Alibaba e-commerce'owa. Druga z nich nieco mniej to jest Pinduoduo. One obie mają po 20%, czy łącznie około 40% wagi. Może jeszcze tutaj jeden taki wątek odnośnie samego potencjału szerokiego rynku, bo w ostatnim czasie mamy rekordowe napływy środków do funduszy akcyjnych rynków wschodzących. 20 miliardów dolarów napłynęło w ubiegłym tygodniu, to są to tygodniowe raporty. To jest rekord historyczny. Poprzedni rekord był na poziomie 10 miliardów. Z tego większość napłynęła na rynek chiński, a najprawdopodobniej, bo tutaj takich danych aż szczegółowych nie ma, największymi odbiorcami są i mogą być w kolejnych tygodniach właśnie spółki technologiczne, które no, mają nieco mniej problemów niż choćby spółki budowlane. Bardzo ważne dla chińskiej gospodarki, ale jednak z problemami. To wszystko jest oczywiście związane też i ta poprawa na rynku chińskim, przynajmniej na wykresach, jakiś potencjał odbicia, i to zresztą widać już jako odbicie nawet na samym koszyku spółek technologicznych, to jest efekt między innymi działań rządu chińskiego, czyli tych programów mających wesprzeć giełdę w Chinach, napływu gotówki, plus dodatkowo zakazów, no choćby krótkiej sprzedaży, co też miało zatrzymać spadki, no jak widać się udało. A tak patrząc na te spółki technologiczne, choćby tych największych, te największe dwie, mam giganta e-commerce'owego, ale zacznę może od tej drugiej, bo ona jest mniej znana. To jest ciekawa spółka. Spółka, która zajmuje się też branżą e-commerce, czy to właśnie Pinduoduo, też tak samo nazywa się serwis na stronie. Sama spółka, bodajże ona też występuje pod nazwą PDD Holding, ale na platformie CMC Markets jest widoczna również jako Pinduoduo. To jest firma, która początkowo stworzyła taką trochę porównywarkę cen i oferowała produkty rolne, teraz oferuje produkty spożywcze na swoich platformach, na swojej platformie e-commerce'owej. Celuje w odbiorców ze średnich miast chińskich. Natomiast to bardzo mi się podobało na profilu tej spółki. Średnie miasto chińskie to jest około 3 miliony mieszkańców. Także to są te średnie miasta, zakłada spółka, że celując właśnie w takiego odbiorcę, to jest odbiorca, który nie jest tak bardzo zamożny jak mieszkańcy wielkich miast, plus właśnie zwraca uwagę na ceny, czyli porównuje ze sobą między innymi ceny towarów spożywczych, ale również tam teraz dochodzi odzież, także ta spółka się bardzo mocno rozwija. Jeszcze kilka lat temu, no bo tutaj gdyby patrzyli sobie 8 lat wstecz, Alibaba miała 90% rynku e-commerce. W tym momencie tego rynku ma 45%, a właśnie sporo, łącznie patrząc na spółki e-commerce'owe, bo ich jest oczywiście więcej w Chinach, no ale to właśnie to Pinduoduo też częściowo zabiera, co nie znaczy, że Alibaba, czyli ten numer jeden pod względem wagi w koszyku spółek technologicznych, że radzi sobie słabo, tak jak inne spółki również, natomiast perspektywy ma całkiem niezłe, a sama wycena też w tym momencie po spadkach, które miały miejsce, wydaje się dość atrakcyjna. Spółka, która
trochę jak Amazon, a zresztą się jest nazywana chińskim Amazonem i porównywalny sposób działa, czyli dywersyfikuje swoją działalność. To już teraz nie jest tylko sklep, to nie tylko e-commerce, ale dochodzą tam spółki, dochodzi tam usługi dochodzą chmurowe, czyli to samo, co robi Amazon poprzez swoje Amazon Web Services, tutaj głównie akurat na rynek chiński Alibaba. Natomiast no, pamiętajmy, że popyt wewnętrzny, czyli nawet jak mamy spółkę Pinduoduo, która nie celuje w odbiorców z zewnątrz, tylko skupia się na obywatelach chińskich i konsumencie chińskim, tak samo te usługi chmurowe są głównie dla podmiotów chińskich, czy też z tamtego regionu, no to mówimy o i tak potencjale teoretycznie 1/5 świata pod względem odbiorców. Wiadomo, że te spółki nie zawojują Stanów Zjednoczonych ze względu na restrykcje, ale na rynku wewnętrznym mogą sporo zdziałać. A biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej można liczyć się z tym, że to, co mamy w tym momencie, tą gorączkę sztucznej inteligencji na rynku amerykańskim, że sięgnie również rynku chińskiego. Jednak no tutaj te procesy w Chinach zachodzą z pewnym opóźnieniem, ale jak pokazuje przykład choćby spółek z branży elektromobilności, bardzo szybko doganiają, wręcz prześcigają spółki amerykańskie. Oczywiście działając w tym trudnym środowisku restrykcji, ograniczeń, wojen handlowych. Także tutaj wydaje się, że potencjał jest całkiem niezły. Tym bardziej, że sama Alibaba generuje gigantyczne wartości gotówki. Niedawno ogłosiła skup akcji własnych, czyli dodatkowo tutaj mamy taki czynnik prowzrostowy oczywiście, a według tych ostatnich raportów 80 miliardów jest w dalszym ciągu w gotówce, czyli no 40% wartości całej spółki kapitalizacji jest w gotówce, także tutaj daje to dodatkowy potencjał. No plus same Chiny, właśnie te ich działania, póki co no gospodarka, no nie można powiedzieć, że się prężnie rozwija, bo daleko do tego, natomiast no Chiny też wprowadzają różnego rodzaju programy, które mają stymulować gospodarkę, także to też daje potencjał. No ale przede wszystkim, jeżeli inwestorzy zobaczą, zagraniczni, jaki jest ten potencjał, jaka była przecena nieadekwatna do wyników spółek tych technologicznych, no to daje to całkiem niezły potencjał, czyli na kontynuację tego odbicia i dojścia w stronę, no póki co oporu, zobaczymy oczywiście, jak to się będzie kształtowało. Warto też obserwować te wartości napływów do funduszy, bo tak jak wspomniałem, większość idzie do spółek chińskich, także też to będzie wskazywało kierunek i potencjał dla gigantów technologicznych z Chin. Z Chin przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, przyglądamy tamtejszej giełdzie. Indeks FTSE, Łukaszu, rok temu miał swój szczyt notowań. Przez ostatni rok raczej mamy trend boczny. Przyglądamy się FTSE, przyglądamy się także kablowi, czyli parze walutowej funt-dolar. No, ostatnio rządzi rynkami dolar, jest zdecydowanie w natarciu, głównie dlatego, że okazało się, że w Stanach Zjednoczonych inflacja nie spada tak szybko, jak myślano, więc Fed nie będzie tak szybko, jak myślano, obniżał stóp procentowych. W Wielkiej Brytanii jest odwrotnie. Inflacja jest mniejsza od prognozowanej. W związku z tym jest już w tej chwili prognoza, że Bank Anglii będzie dosyć szybko i 3 razy w tym roku po 25 punktów bazowych obniżał stopy procentowe. No, ta sytuacja Stany Zjednoczone, Wielka Brytania funtowi raczej zaszkodziła, pomogła dolarowi. Minus 0,6% to był odczyt inflacji w styczniu, a właściwie już od lipca, podobnie jak u nas, tylko te wartości u nas w Polsce, podobnie jak u nas w Polsce, no, aczkolwiek tutaj te wartości były mniejsze. No jest wyraźna dezinflacja, zresztą te 10-letnie obligacje, ich rentowność spadła teraz z 4,2 do 4, więc właściwie no spory konsensus jest taki, że 75 punktów bazowych do końca sierpnia to będzie obniżka, a nawet jeszcze tam szanse mniejsze według szacunki rynku, ale nawet na cztery obniżki w tym roku, czyli te 4% mamy rok do roku inflacji. No to jest sporo, z tym, że za chwilę wchodzą efekty bazy dość konkretne właśnie w następnych 4 miesiącach. Z tą inflacją na pewno zlecimy. No i właśnie wspomniałeś o tym, że to jest w trendzie horyzontalnym jest FTSE.
Od lutego właściwie, w ubiegłym roku zostało to 8 tysięcy przekroczone i w takim trendzie horyzontalnym idziemy, no można powiedzieć, że lekko tą linię trendu spadkowego można było lekko opadającą wyrysować, my w grudniu ją naruszyliśmy, wyszliśmy trochę wyżej, a nie ma kontynuacji, więc to wygląda, że nadal idziemy w bok. To jest też taki niezły kontrast z tym, co się dzieje na DAX-ie, no bo te odczyty, które są brytyjskich spółek, które jednak są jeszcze w większym stopniu globalne niż te na DAX-ie. No a tutaj jednak indeks jest słabszy, więc to jest ciekawe, albo w niemieckim, z niemieckim indeksem, albo już nie mówiąc na przykład o włoskim indeksie, który ostro idzie w górę, więc tutaj słabiej jest. No ale mamy... No tutaj mamy ujemne wartości PKB. PKB spadł w ostatnim kwartale, w czwartym kwartale ubiegłego roku o 0,3. Ankietowani ekonomiści spodziewali się 0,1, no więc jest gorzej. I też te perspektywy na ten rok to jest 0,1 wzrostu. Nie jest to aż o tyle wcale gorzej niż w Niemczech, a jednak widać, że nie palą się do kupna brytyjskich akcji. No, funt według mnie też to wygląda na dość rozległy trend horyzontalny. W 2022 roku mieliśmy takie dość mocne zejście poniżej 1,2, bo nie liczę tego dołka z 2020 roku, więc poniżej 1,2, ale udało się do tego wrócić. Wygląda na to, że w tym trendzie horyzontalnym trochę zostaniemy. No, brakuje tych powiązań, bo zobaczmy, że ta słabość brytyjskiej gospodarki albo relatywna słabość w stosunku do gospodarek z Unii Europejskiej, ze strefy euro, no to ten efekt Brexitu, bo on jeżeli by uznać, że jest niewielki, no to tego tak naprawdę brakuje. Myślę, że w tym momencie to inne rynki będą dla inwestorów ciekawsze mimo wszystko. Natomiast zwróćmy też uwagę na to, że mówiliśmy w Niemczech, że jest spory kryzys na rynku nieruchomości. W Wielkiej Brytanii też ten rynek kupna czy kupna pod wynajem nie, że załamał się, ale mamy spadki cen. To wszystko jest związane. Tam to bardzo mocno koreluje z wyższymi stopami procentowymi, które już dłużej są utrzymywane. I to pomimo zupełnie innej struktury kredytów hipotecznych, mówię tutaj stała zmienna stopa procentowa niż w Polsce. Ale no, takie 75% obniżki czy 100 punktów obniżki to będzie mocny zastrzyk dla tamtejszej gospodarki i to jest bezpośredni powód, podobnie jak przy gospodarce niemieckiej, dlaczego te indeksy są tak wysoko, bo historycznie, jeżeli byśmy spojrzeli, no to w oczekiwaniu na takie wyniki gospodarki, jakie mieliśmy i dalej mamy, czy niemieckiej właśnie, czy brytyjskiej, no to normalnie bylibyśmy o wiele niżej na indeksach, a tak jesteśmy cały czas wysoko. Natomiast tak jak niemiecka czy włoska gospodarka wyszła, spowodowała te odczyty, nie spowodowały zejścia niżej, tylko mamy wejście na nowe szczyty, tak tutaj widać elegancki trend horyzontalny. Bez bardzo mocnej kontynuacji na rynku amerykańskim trudno będzie o wyjście z tego trendu horyzontalnego i w nim chyba jeszcze pozostaniemy. Przyszła pora na duże, ważne spółki. Najpierw dwie amerykańskie, potem dwie polskie. Zaczynamy od amerykańskich. Maćku, zaczynamy od firmy Cisco, czyli amerykańskiej wielkiej firmy informatycznej. Ona podała ostatnio wyniki finansowe, przychody i zyski powyżej prognoz, ale jednocześnie zapowiedź, że w tym roku firma zwolni kilkuset pracowników. No i spółka w notowaniach giełdowych niemalże przed chwilą, bo w styczniu miała swój szczyt notowań.
Tak, no z drugiej strony szczyt lokalny, natomiast patrząc na notowania tej spółki, no to daleko jej do innych gigantów technologicznych, którzy radzą sobie zdecydowanie jednak lepiej na rynku. A ta zapowiedź zwolnień, generalnie na rynku jest tak, że w zależności od tego, jak są przedstawione perspektywy, no to zapowiedź zwolnień może być odebrana przez inwestorów bardzo korzystnie, bo to daje potencjał oczywiście znaczącego obniżenia kosztów. Natomiast no jeżeli z tym się wiąże, z tymi zwolnieniami wiąże się wzrost produktywności na jednostkę, a nie tak jak w przypadku Cisco, słabe perspektywy. No bo to, co mamy za sobą, czyli kwartał, te wyniki były, tak jak wspomniałeś, całkiem niezłe, ale już to, co zostało przedstawione jako perspektywy na kolejne kwartały, no to już było dość słabe. Więc jeżeli mamy zapowiedź zwolnień plus dodatkowo informację, że prognozy są gorsze od tych nawet, które wcześniej analitycy z Wall Street przewidywali, które podawali, no to mamy taką niezbyt zdrową mieszankę dla notowań tej spółki, dla każdej spółki, nawet w przypadku Cisco faktycznie spotkało się to z negatywnym odbiorem. No tutaj, co zostało przekazane przez spółkę, no to sam fakt, że już sami kontrahenci, którzy mają w dalszym ciągu, dysponują sporymi zapasami, raportują niższy ten nadchodzący popyt na produkty Cisco, no więc no to jest taka negatywna kwestia. I w zasadzie tutaj wśród tych informacji, które można było zebrać, niewiele było pozytywów poza tym, jak można ewentualnie odebrać kwestię cięcia kosztów, tak? No bo to jest jedyna rzecz w tym bilansie, który może być w przyszłości odebrany pozytywnie. Ale w tym wszystkim jeszcze jest taka jedna kwestia i to nie zostało oficjalnie poruszone, natomiast też osoby zajmujące się, nie tylko analitycy rynkowi, ale osoby będące blisko branży tej związanej z IT, związanej ze sztuczną inteligencją, tutaj widzą możliwość dołączenia spółki Cisco, również tej gorączki związanej ze sztuczną inteligencją. To mógł być taki czynnik, który prędzej czy później napędzi notowania spółki Cisco. No oczywiście to nie mówimy o takiej skali jak Microsoft czy Amazon, natomiast no na pewno jest tutaj potencjał, bo tak jak zresztą mówiliśmy o spółkach innych niż Nvidia, jeżeli chodzi o procesory, czyli głównie AMD, ale również choćby Intel, no tutaj jest potencjał w tych mniejszych spółkach, że też będą włączone w tą budowę infrastruktury, w systemy sieciowe, chmurowe, które są do rozwoju sztucznej inteligencji potrzebne, więc tutaj jest potencjał, no bo gigantem, jeżeli chodzi o te centra danych, jest oczywiście też Nvidia i ten produkt InfiniBand. To jest technologia, która została przez Nvidia zastrzeżona i najbardziej jest wykorzystywana, ale może w tym wszystkim jednak jakiś swój udział mieć również Cisco. I to jest rzecz, na którą nastawia się rynek w perspektywie roku 2025, czyli jeszcze nie teraz, ale koniec 2024-2025, że również za tym pójdą inni producenci oprogramowania, firmy software'owe, które nie będą się decydowały na rozwiązania tych gigantów, tylko właśnie będą szukały innych, alternatywnych, nieco tańszych, często przy mniejszym zapotrzebowaniu na ten potencjał technologiczny. Także tutaj jest szansa. Technicznie, patrząc na wykres, tak, z perspektywy analizy technicznej, no na pewno niepokojąca jest ta luka cenowa, która miała miejsce w drugiej połowie listopada. Ona została domknięta, po czym rynek ponownie się cofnął, czyli pomimo, że strona popytowa no w pewnym momencie zaczęła być górą, to jednak ta korekta i dojście w okolice wsparcia na poziomie 409 czy też 50, na którym jesteśmy aktualnie, no to jest taki sygnał raczej podażowy, więc tutaj do kolejnego oporu, czyli okolic 53, w tym kontekście tych aktualnych prognoz i pesymistycznych przekazów, no jeszcze wydaje się dość daleka droga, ale na pewno spółka warta obserwowania i tego potencjału i zapowiedzi powiązanego ze sztuczną inteligencją, jak zresztą wszędzie teraz w spółkach technologicznych.
To teraz skonfrontujemy Cisco z Hewlett-Packard, inną dużą firmą, która jednak swoje szczyty notowań miała w 2022 roku. Ostatni rok na wykresie w notowaniach giełdowych raczej słaby. No, samo HP jest drugim co do wielkości producentem komputerów PC, tak, komputerów osobistych. Jedynie Lenovo jest większe, tutaj jeżeli chodzi o tę branżę. I miała spółka świetny okres, zresztą Lenovo, HP, wszyscy producenci w okresie pandemii, no wtedy, kiedy wszyscy przychodzili na pracę zdalną, na naukę zdalną, zapotrzebowanie na komputery było gigantyczne. No, potem nastąpił odwrót i taki okres posuchy. Natomiast faktycznie notowania do tego 2022 roku zachowywały się bardzo dobrze. Tam dobrze, zresztą w okolicach tych szczytów, które zostały osiągnięte najpierw w 2022, potem w 2023, między czerwcem a wrześniem spółka kilkakrotnie próbowała je przebić. No, potem mamy odwrót, więc tutaj zarówno Cisco, jak i HP, no jest też świetnym przykładem, że nie wszystkie spółki technologiczne Stanów Zjednoczonych muszą sobie radzić świetnie pod względem wyceny, więc tutaj wszystko mocno idzie w stronę tej sztucznej inteligencji. A z samym HP nadzieje są trzy w zasadzie, tutaj takie można wymienić. Taka żywotność komputerów, przeciętna oczywiście, statystyczna, to jest około 3,5-4 lata, więc zbliżamy się do tego okresu, kiedy te komputery, czyli ten szczyt popytu na komputery osobiste, 4 lata następuje wymiana na nowe, czyli potencjalnie zbliżamy się do tego okresu, kiedy komputery będą wymieniane. Dodatkowo 2025 rok to jest zapowiedź już Microsoftu zakończenia wspierania Windowsa 10, co też wymusi wymianę sprzętu na nowy. HP, drugi gracz na rynku, może tutaj na tym dodatkowo zyskać. No i jeszcze trzeci temat, właśnie powiązany z tym, co mówiłem, że zyskują głównie ci, co są powiązani ze sztuczną inteligencją. Oczekuje się, że w pewnym momencie ten wpływ oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję, czyli nie tylko producenci, ale również konkretne programy, konkretni producenci software'u zaczną zarabiać na sztucznej inteligencji, czyli będzie ona już na dużą skalę wykorzystywana, więc tutaj komputery PC też mogą w tym wszystkim mieć istotne znaczenie. Popyt może wzrosnąć, kiedy również będzie się zwiększała efektywność wykorzystania takiego sprzętu, więc to też może mieć całkiem dobre perspektywy właśnie ze strony wykorzystania tej technologii AI. Tutaj też spółka, firma badawcza Canalys widzi potencjał wzrostu w tym roku, już ogłosiła, że mieliśmy w czwartym kwartale wzrost sprzedaży komputerów osobistych o około 3%, a kolejne 8% w tym roku, czyli już wkraczamy według prognoz takich niezależnych w ten etap. Więc to wszystko się całkiem dobrze spina i być może to, co widzimy na wykresie, czyli okolice tego wsparcia, które było już bronione w październiku, listopadzie, doszliśmy tam na początku tego roku, czyli okolice 14,5-15 dolarów. Ponownie w te okolice rynek się zbliża. Jak widać, coraz wyżej ta konsolidacja następuje. Tutaj można by jeszcze pokusić się o narysowanie na tym wykresie takiego trójkąta. Także w momencie, kiedy dochodzimy w okolice z tak zwężającego się trójkąta, jest potencjał wybicia, czyli pójścia w stronę 16 dolarów. Pod to może również ta część inwestorów czysto spekulacyjnych, technicznie grających, również w jakiś sposób spekulować. Także kolejna spółka warta obserwowania. To teraz być może warta obserwowania dwie spółki duże, kluczowe, polskie. Łukaszu, zaczynamy od KGHM-u. Jeśli spojrzymy na to, jak wygląda WIG20 w skali ostatnich 12 miesięcy, no to możemy mówić o HOSSie, ale w tej HOSSie KGHM na pewno nie bierze udziału, wręcz przeciwnie, jest mniej wart niż rok temu. No i w zasadzie wykres KGHM-u tu się nakłada na roczny wykres miedzi, bo tona miedzi też rok temu była wyraźnie droższa niż teraz. Gdzie rzadko tak bywało, bo zazwyczaj to jednak bywało tak, że KGHM wyprzedzał ruchy czy w jedną i w drugą stronę, to znaczy dużo wcześniej najpierw było mocne kupno na KGHM-ie i
bardzo zdecydowane, te trendy, te impulsy trendów zawsze były mocne i ten impet, gdy już ta spółka ruszała, to był spory i bez problemu wyprzedzało to, co się działo na cenach miedzi, to znaczy i tak samo w drugą stronę zawsze było, że akcje już konkretnie spadały, gdzie z cenami miedzi niewiele się tak na poważnie działo. Więc te okresy, gdzie to jest tak dobrze skorelowane, no wcale nie są takie typowe dla tej spółki. Natomiast no na miedzi się według mnie bardzo dużo dzieje. O tym mówiliśmy, że krótkoterminowo, tu jeżeli poprowadzilibyśmy sobie od tego szczytu po lewej stronie, od najwyższego poziomu, trend spadkowy, to idealnie my w grudniu, po tym jak przebiliśmy ten trend, w grudniu wróciliśmy do niego i teraz znowu jeszcze raz testujemy ten sam poziom. Więc drugi raz odbijamy się od tego trendu. To jest pierwsza kwestia. Druga, zobaczmy, że to wszystko, co się dzieje od połowy listopada, to jest bardzo ładna głowa z ramionami. I ona na pewno sieje strach i wielu wstrzymało się, wielu zamknęło pozycje na miedzi, wielu inwestorów zamknęło pozycje na spółkach wydobywczych. Natomiast my zaczynamy, szkoda, że tutaj nie ma właśnie tego trendu spadkowego, ale my zaczynamy powoli przebijać się powyżej tego dołka ze stycznia. Jeżeli tak by się stało, to mamy zanegowaną, ten RGR jest zanegowany, dwukrotne odbicie się od trendu spadkowego, to naprawdę są istotne sygnały. Więc to naprawdę trzeba obserwować, czy faktycznie uda nam się zakończyć wyżej niż kilka dni temu. Dwa dni temu te notowania, szczyt tych notowań, jeżeli udałoby nam się zakończyć dzisiaj wyżej, to może to wyglądać obiecująco. To myślę, że tyle jest najważniejsze w tym momencie, bo jeżeli chodzi na dzisiaj przynajmniej o popyt i podaż, to niewiele się tutaj zmienia. Tak naprawdę rok temu były jeszcze większe apetyty na odbicie światowej gospodarki i zadziałanie tego, no tej swoistej dźwigni, tak? Czyli no podaż miedzi jest cały czas określona i na tym rynku oczekuje się przyspieszenia popytu. Tego cały czas nie ma, ale no w pewnym momencie, jeżeli ta sytuacja będzie miała miejsce, no to możemy zobaczyć odzwierciedlenie tego na wykresie. Więc bez dwóch zdań trzeba to obserwować. No też to będzie kluczowa spółka, on nie tylko dla polskiej giełdy, ale dla całego takiego bardzo szerokiego portfela rynków rozwijających się. Tutaj też zwróćmy uwagę na to, że w ostatnim czasie mamy olbrzymie napływy do rynków rozwijających się. To głównie było związane z tym, z rynkiem chińskim, no ale zawsze takie spółki właśnie jak między innymi KGHM, to są ważne spółki dla tego portfela, więc jeżeli te napływy będą kontynuowane, to na pewno też beneficjentem będzie KGHM. Na razie jeszcze to są tylko wstępne sygnały, my pozostajemy w trendzie horyzontalnym, no ale bym powiedział, że niedźwiedzie straciły inicjatywę i szanse się wyrównały, przynajmniej tyle na dzisiaj. To teraz PKN Orlen, spółka, która w notowaniach ostatniego miesiąca prezentuje się nawet całkiem nieźle, ale ostatni rok udany nie był. Ta spółka także w hoście warszawskiej udziału nie bierze. No jak spojrzałem na przegląd najważniejszych wiadomości z Orlenu z ostatniego okresu, to są wiadomości o zmianie w zarządzie, o zmianie w radzie nadzorczej, o rozliczaniu słynnej fuzji Orlenu z Lotosem. No, dobrze, że właśnie o tym wspomniałeś, bo właśnie też w kontekście KGHM-u to już się zaczęło, może bardziej roszady niż jakieś rozliczanie. No, to widzimy, jeżeli chodzi o Orlen, no to tutaj z uwagi na fuzję Lotosu i też pewnie polityczny kaliber prezesa, to więcej będzie tego typu sytuacji.
Ale według mnie to nie ma kompletnie znaczenia ani dla kursu, ani jednej, ani drugiej spółki. Myślę, że nawet to, że zmieni się trochę kurs w komunikacji Orlenu, czy trochę, czy istotnie się zmieni pod względem właśnie zwracania uwagi na przychody i przychody, zyski i koszty, a nie na taki wydźwięk właśnie narodowy czy polityczny, myślę, że dla rynku to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast no, spekulacyjnie według mnie na Orlenie krótko, średnio i długoterminowo jest bardzo ciekawie. Tutaj mamy długoterminowo taki rodzaj konsolidacji wyznaczone. Ja nawet pokusiłbym się, że to, co widzimy, te dwa szczyty po lewej stronie tego wykresu, można uznać, że to jest rodzaj nawet takiej pochylonej głowy z ramionami, czyli tam mamy lewe ramię, później głowę i to, co teraz się dzieje, to taka cały czas odwijająca się powoli odwijające się prawe ramię, które zobaczmy, jak pięknie jest potwierdzone na obrocie, bo zobaczmy jeżeli prześledzimy sobie te dołki, które są właśnie na tej dolnej niebieskiej linii, to zobaczmy, jak w pewnym momencie ładnie te obroty zaczęły rosnąć. Więc no to pod tym względem to wygląda obiecująco. Teraz jeżeli wejdziemy w średni czy krótki, nawet właściwie krótki termin, to zobaczmy, że ten zygzak, który powstał, bo my w październiku bardzo mocno wyszliśmy w górę, tam była później ta powyborcza luka i bardzo mocno to 60% tego całego wzrostu, który był bardzo szybki, bo to właściwie się stało chyba w 6 sesji ten wzrost, no to my później w półtora miesiąca to korygowaliśmy. Pod koniec listopada było to odbicie i taki zygzak zrobiliśmy i ten poziom 58,5 bardzo mocno zadziałał i my teraz jesteśmy na 67, czyli mamy no prawie 10 zł minimalnego zasięgu, jeżeli to 67 dałoby nam się przebić. Przy tym 67 też sytuacja wygląda ciekawie, bo w grudniu to były dosłownie 3 sesje w tamtym miejscu, a teraz no już chyba jest dzisiaj 8 sesja i my już tutaj pukamy w ten najwyższy poziom z grudnia. Więc według mnie naprawdę wygląda to coraz lepiej. Cały czas jeszcze w horyzoncie, ale jeżeli to 67 udałoby nam się przebić, to wróćmy właśnie na ten wykres, który teraz jest pokazywany, długoterminowy, i my możemy próbować sforsować tą właśnie górną niebieską kreskę. I nie wyobrażam sobie, żeby tam nie pojawił się jakiś spory obrót, to może być naprawdę kluczowa spółka dla WIG20 i w ogóle całej naszej giełdy w tym roku. I tutaj ta sama sytuacja jak z KGHM-em. No, jest to na tyle wielka spółka, że te wpływy z funduszy rynków wschodzących naturalnie tam trafią. My cały czas nie wiemy, czy rząd tak naprawdę będzie chciał sięgnąć po pieniądze z Orlenu, czy nie. No jeżeli by się okazało, że nie, no to zobaczmy, tam ten cena zysk to jest w ogóle śmieszny. Jest o wiele niższy niż w całej branży, aczkolwiek cały światowy sektor jest nisko wyceniany. No ale no tutaj jest naprawdę olbrzymi potencjał. I zobaczymy, czy on zostanie wykorzystany, na przykład kurs 68 dotarcie chociaż tam, to by oznaczało, że te akcje bardzo mocno zostały, przynajmniej od października, chociaż jak wrócilibyśmy później na ten wykres, no to może i nawet od wielu, wielu miesięcy są akumulowane.
I ostatni temat, Maćku, na który mamy tylko 3 minuty, ropa naftowa. Ropa raczej droższa niż tańsza ostatnio. Za baryłkę Brent płaci się konsekwentnie więcej niż $80. Niektórzy komentatorzy mówią, będzie drogo, bo konflikty na Bliskim Wschodzie nie gasną, bo mamy i będziemy mieli zakłócony tranzyt surowca przez Morze Czerwone, bo być może kraje kartelu OPEC będą jeszcze cięły dostawy. No dobrze, postaram się w takim razie skrócić moją wypowiedź do maksimum. Czyli tak, to co się dzieje w tym momencie dziś, już nieco mniej, ale wczoraj mieliśmy spadki wynikające między innymi z danych dotyczących zapasów, czyli z jednej strony Międzynarodowa Agencja Energetyczna tutaj wskazała, że zapasy nieznacznie spadły, ale też zasygnalizowała spowolnienie popytu, spowodowane właśnie spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wcześniej mieliśmy podobne informacje z tutaj z API, czyli Amerykańskiego Instytutu Paliw, więc tutaj jakiegoś dużego zaskoczenia nie było, ale wiele właśnie się mówi o tym, że tutaj gospodarki mogą słabnąć, tak, to nam jest taki, daje potencjał z jednej strony spadkowy, ale właśnie to, co ty powiedziałeś, czyli zawirowania, tutaj problemy z podażą, z produkcją na Bliskim Wschodzie, no to może sprzyjać wzrostom. Kluczowa jest jedna rzecz w tym wszystkim, Stany Zjednoczone, i o tym się zapomina często, że Stany Zjednoczone stają się eksporterem ropy naftowej bardzo istotnym. Mają rezerwy strategiczne teoretycznie do odbudowania i to jest ten czynnik, który powinien powodować wzrost cen, czyli pozbywało się w momencie, kiedy ceny były bardzo wysokie, swoich rezerw strategicznych. Teraz je odbudowują, ale pamiętajmy o tym, że nie muszą odbudowywać na taką skalę jak kiedyś. Mocno promowana jest zielona energia, te inne źródła energii właśnie alternatywne, czyli będąc eksporterem, już nie wykorzystując w takiej skali mocno ropy naftowej, tutaj jest potencjał tego, że nie będzie aż takiego zapotrzebowania i to nam daje też tutaj taki potencjał spadkowy. Patrząc w ostatnim czasie, jak się kształtowało notowania, no to jednak zarówno na Brent i na WTI, ale tutaj na wykresie mamy WTI, mamy przedział taki 75-82 i w zasadzie w tym przedziale ropa nam się może cały czas poruszać. Dopiero jak wyjdziemy wyraźnie w którąś stronę ponad któryś z tych poziomów, no to wtedy można tutaj oczekiwać jakieś zmiany trendów. Póki co tego nie ma, więc to co widzimy teraz też po tych danych dotyczących wczoraj, spadek po wynikach zapasów, dzisiaj delikatne odbicie, to jest to, co nam może towarzyszyć, czyli podwyższona zmienność, ale bez takiego silnego kierunku, czyli to, od czego dzisiaj zacząłeś pytanie, czyli tutaj to, że jest potencjał duży wzrostu właśnie ze względu na podaż, to wydaje mi się, że nie jest aż taki w tym momencie istotny z perspektywy rynku, przynajmniej rynek, tego inwestorzy aż tak bardzo tego nie wyceniają, czyli raczej te czynniki podażowe tutaj biorą górę i na to należy zwracać uwagę w najbliższym czasie. O ropie i kluczowych spółkach polskich, amerykańskich i chińskich mówili Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek tego cyklu w czwartek 22 lutego. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.